W studiu Agnieszka Pindera, Muzeum Polin, kuratorka artystyczna Instalacji Płot Nienawiści. Dzień dobry. Dzień dobry. I profesor Rafał Pankowski, socjolog, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Dzień dobry. I Kolegium Civitas. I Kolegium Civitas, rzecz jasna. Płot nienawiści, no właśnie. Cóż to za instalacja? Od razu powiem, że debata o mowie nienawiści, debata, której ta instalacja można powiedzieć jest częścią, czy w każdym razie inspiracją do tej debaty jakąś, odbędzie się w poniedziałek o godzinie 20.00 w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Wezmą w niej udział Sarman Beglarian, Ewa Chomicka, profesor Rafał Drozdowski. Paweł Możdżyński, a spotkanie poprowadzi Majk Urbaniak. Tak, Płot Nienawiści dosłownie sprowokował zorganizowanie tej dyskusji. Jest to praca Huberta Czerepoka, która powstała, została zrealizowana przez Muzeum POLIN w ramach szerszego projektu, projektu Rezydencji Artystycznych, który prowadzimy od półtorej roku. I jest to praca, która wzbudziła najwięcej emocji, mimo że była to już dziewiąta rezydencja, więc robimy dosyć sporo tych projektów. Są to projekty międzynarodowe, które interesują się czy odpowiadają na zagadnienia żydowskiego dziedzictwa Warszawy czy wielokulturowości w takim bardziej uniwersalnym wymiarze. I były to przeróżne projekty dotyczące różnych jakby obszarów w ramach tych, tych zagadnień. Głównie jednak projekty filmowe i opierające się na historii mówionej. I wydawało nam się, razem właśnie z Ewą Chomicką, która będzie naszą reprezentantką na debacie, z którą wspólnie prowadzimy ten program w ramach sekcji edukacji dorosłych, co, co, co też jest ważne, gdzie program rezydencji w strukturze muzeum jest, jest umiejscowiony. I jest on częścią znowu większego, większego projektu, większego programu Oblicza różnorodności, gdzie są poruszane znowuż kolejne zagadnienia związane z wielokulturowością. Są to warsztaty antydyskryminacyjne, różnego rodzaju debaty i wydawało nam się, że yy... Nie możemy do końca prowadzić projektu rezydencji, próbować zmierzyć się z różnymi tematami związanymi z dziedzictwem i wielokulturowością w Warszawie i nie dać też przestrzeni dla takich tematów jak ksenofobia czy antysemityzm. Dlatego zdecydowałyśmy się właśnie, żeby zrealizować pracę Huberta Czarepoka, który jest artystą pracującym z tekstem już od 2008 roku wybiera różnego rodzaju fragmenty, cytaty, zasłyszane, wyczytane. Głównie robi z nich neony. W tym przypadku zebrał ponad 30 przykładów haseł mowy nienawiści, przykładów graffiti z polskich murów. I y, y, znaleźliśmy y, kowala, co też nie było, nie było łatwe, który zgodził się przekuć te 30 nienawistnych haseł w y, formę stalowego ogrodzenia 15-metrowego, które następnie umieściliśmy w przestrzeni publicznej Muranowa. I taka, taka jest historia. Taka jest geneza. <laughs> tak, taka jest geneza płotu nienawiści. No właśnie w trakcie debaty... Uczestnicy, uczestniczki będą się zastanawiać nad tym, czy tego rodzaju interwencje w przestrzeń publiczną, artystyczne interwencje, mogą wywoływać jakiś efekt. Mowa nienawiści, hejt internetowy, to jest coś, czym właściwie w Polsce jesteśmy dzisiaj zalewani. Dyskusja o uchodźcach to bardzo dobitnie pokazuje. Każdy, kto po prostu zajrzał do internetu, zobaczył, co ci ludzie tam niektórzy wypisują, no, niewątpliwie się z tą tezą zgodzi i cały czas wszyscy zastanawiają się, w jaki sposób można skutecznie przeciwdziałać rozwijaniu się tego zjawiska Rafał Pankowski. No, na pewno temat jest aktualny, na pewno temat jest ważny i dobrze, że jest on podejmowany także, także, także z użyciem narzędzi artystycznych. Dyskusja na ten temat jest istotna. Należy myślę bić na alarm dlatego, że coraz częściej mam wrażenie obojętniejemy wobec Przejawów, najbardziej nawet drastycznych, przejawów wrogości, nienawiści, podżegania do, do, do agresji, propagowania rasizmu, antysemityzmu także. I ta ostatnia fala nienawiści wobec uchodźców czy migrantów, no niestety, należy chyba do, do najbardziej spektakularnych fal nienawiści w najnowszej historii Polski. Mamy z tym do czynienia nie tylko w internecie. Mamy z tym do czynienia na ulicach, na stadionach, a także w parlamencie niestety. Więc, 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 więc temat jest aktualny. Nie ma tutaj na pewno jakiejś jednej metody, która prawda, rozwiązałaby ten problem, ale, no, ale, ale, ale warto o tym, o tym, o tym dyskutować warto jakby starać się podnosić poziom świadomości społecznej w kwestii tego problemu, którym niestety w naszym kraju dzisiaj jest, jest nienawiść, jest, jest rasizm, jest antysemityzm. Także. No właśnie, bo, bo z tego, co pan mówi się, taki obraz wyłania, że przede wszystkim problemem jest to, że tego typu język powszednieje, że on się staje takim językiem, do którego przywykamy. Coś takiego jak instalacja Huberta Czerepoka to ma być niejako takie zwrócenie tego wszystkiego, wyjście właśnie z, takiej, z, takiego, z takiego modułu przyzwyczajenia codziennego mówienia, z tego, że to właśnie się staje już częścią mowy potocznej i pokazanie tego wprost. Może taki szokujący efekt rzeczywiście może, może odnieść jakiś skutek. Mm -hmm. Oczywiście, oczywiście tak. No, tak, się, tak się stało, że niestety te różne nienawistne i rasistowskie hasła no, stają się, stały się w Polsce elementem pejzażu. I ta praca, jak rozumiem, ma właśnie na to zwracać uwagę. Ale może też przy okazji warto powiedzieć, że nie mówimy tutaj tylko o słowach, nie mówimy tylko o agresji werbalnej. Nie mówimy tylko o, o, o dyskursie ksenofobicznym rozumianym jako, jako taki dyskurs wirtualny. prawda? Mówimy niestety także o, o, o przemocy, o, przemocy mm. o, 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 o postawach, które przekładają się także na, na agresję bezpośrednią fizyczną, prawda? zarówno skierowaną przeciwko ludziom, którzy. Należą do takiej czy, czy, czy innej mniejszości, ale także to są zdarzenia polegające na profanowaniu cmentarzy czy, czy miejsc kultu czy pomników. I, i to dotyczy. Najrozmaitszych grup, które są postrzegane jako nieprzystające do takiego ideologicznego stereotypu, tak zwanego prawdziwego Polaka. Ja... Ja może jeszcze dodam a propos właśnie nieprzyzwolenia i też różnego rodzaju może nie tyle dewastacji, co odpowiedzi publicznej. W przypadku naszej instalacji ciekawy był bardzo odbiór bezpośrednich sąsiadów instalacji, którzy dali, dali temu wyraz, być może nie sąsiedzi, nie wiemy kto dokładnie, ale faktycznie pierwsze, pierwsza noc płotu nienawiści na skwerze Jana Jura Gorze Gorzechowskiego była dla instalacji zaskoczeniem i dla nas, bo płot został przykryty czarną płachtą prawie, prawie że w całości. To też było dla nas bardzo ciekawe, że udało nam się. Uważamy, że to to za sukces, że instalacja na tyle kuła w oczy, czyli faktycznie zwróciła uwagę na, ktoś na problem. W nocy ktoś w nocy przyszedł i wielką i zasłonił, czarną płachtą zasłonił płot. Zasłonił tak? te 15 metrów hejtu. Żeby nie, widzieć. żeby nie widzieć, prawdopodobnie nie znamy, nie znamy tutaj motywacji sprawców. Ktoś inny jednak kolejna kolejna anonimowa dla nas postać bądź postaci odkryły chwilę później, więc też ta taka rozmowa tych właśnie beneficjentów powiedzmy naszego projektu też jest ciekawa. Staraliśmy się też prowadzić już po fakcie yy, badania, ankiety na samym, yy, na, na samym, skwerze osób, które przechodzą tamtędy codziennie bądź przypadkowo. I też zdania są podzielone, co pokazuje, że, że jednak nie aż tak spowszedniało, rzekuje w oczy i może, może zmusi do jakichś działań bardziej optymistycznych prócz negowania właśnie samego no ja zerska. zastanawiam nad tym, bo przyglądając się nawet historii sztuki krytycznej w Polsce po 1989 roku, no to to jest historia raczej takiego właśnie sporu, jaki artyści prowadzą ze społeczeństwem, tak to nazwijmy, bardzo często artyści podejmują rozmaite trudne problemy, tego typu także. Starają się zwracać uwagę na jakieś bolesne aspekty życia społecznego, i właśnie ten przekaz zazwyczaj jest odrzucany, to znaczy jest traktowany jako rodzaj agresji symbolicznej, jako rodzaj wynoszenia się pewnej wąskiej grupy budującej swój autorytet, na przykład, czy swój przekaz na negacji prostego człowieka itd. Tak nie przypominam sobie takiej pracy z zakresu sztuki krytycznej, która by rzeczywiście została przyjęta. Raczej mam wrażenie, że klimat odrzucenia dominuje. To przykrywanie płotu też jest w jakimś sensie elementem takiej postawy. Tak, w, do pewnego stopnia tak, oczywiście. Mam nadzieję, że szerzej nam tutaj to zjawisko naświetlą nasi eksperci podczas debaty. Szczególnie tutaj liczę na Pawła Morzyńskiego, który zajmuje się socjologią sztuki i faktycznie pisze też teksty o jej przemocowości, dyskutuje i zastanawia się nad jej skutecznością. Już za godzinę w studiu będzie żona Pawła Mor Mor Morzyńskiego, to Iwona Teodorczuk-Morzyńska. A to taka zapowiedź. <świat, <świat, jest mały. Świat jest mały. Także tak, tutaj zachęcę naszych słuchaczy do, do właśnie wysłuchania debaty albo w siedzibie muzeum. Będziemy też prowadzić streaming online, więc będzie można nas, nas odnaleźć w internetach. Faktycznie mamy wrażenie, że, że przestrzeń publiczna poza oczywiście tym, co Pan powiedział o sztuce krytycznej i, i, i jej odbiorze, to samo jest z przestrzenią publiczną, a ta praca jakby działa w tych, w tych dwóch wymiarach, ale też nie jest tak zawsze, bo y, zaledwie wczoraj i dzisiaj wciąż kontynuujemy ten projekt kolejna rezydencja też odbywa się w przestrzeni publicznej. Dyskutuje wprawdzie inne kwestie i używa narzędzi archeologicznych. Prowadziliśmy przy ulicy Karmelickiej 2B, również na Muranowie, odkrywkę archeologiczną z artystami, architektami z grupy projektowej Centrala, Gosia Kuciewicz i Simone de Jacobis i turecką artystką wizualną Ashley Czawuszoglu. Prowadziliśmy tę odkrywkę przez pięć dni pod oknami mieszkańców Muranowa, zachęcając ich do debaty na temat sił i kształtujących miasto. Prowadziliśmy odkrywkę w jednym z tarasów muranowskich, na których Bogdan Lachert postawił osiedle, czyli tarasów zbudowanych z ruin getta, i też nie byliśmy pewni, w jaki sposób mieszkańcy odniosą się do naszej, do naszej akcji, był to odbiór bardzo pozytywny. W ciągu tych kilku dni odwiedziło nas około 200 osób, które dzieliły się z nami zdjęciami z przeszłości, wspomnieniami, były wycieczki szkolne i i to też pokazuje, że sztuka w przestrzeni publicznej też nie musi być przemocowa, mimo że otworzyliśmy kawał ziemi, otworzyliśmy bardzo bolesną część historii Warszawy i spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem ludzi świadomych, ludzi zainteresowanych, ludzi chcących dowiedzieć się więcej o miejscu, w którym mieszkają, jego historii. Co też napawa nas z optymizmem. Dzisiaj o 15.00 na karmelickiej jest ostatnie spotkanie z artystami. Też serdecznie zapraszamy. Jeśli chodzi o tego rodzaju projekty artystyczne, podejmujące różne trudne tematy, to przypomina mi się projekt Doroty Nieznalskiej pod nazwą Brunatna Księga, który był zainspirowany. Dokumentacją Stowarzyszenia Nigdy więcej, dokumentacją prowadzoną przez wiele lat przez świętej pamięci Marcina Kornaka, twórcy Stowarzyszenia Nigdy więcej, który opisywał przypadki rasistowskiej i ksenofobicznej przemocy w Polsce o której już wspominałem i te, te, te opisy przez artystkę zostały właśnie wykorzystane jako jako materiał, który, który, który no, przepracowano właśnie w, w, w formule artystycznej, po to, aby, aby t, taki właśnie trudny temat również, również w, w tym kontekście mógł, mógł zaistnieć. Ale jeżeli, jeżeli szukamy czegoś prawda, pozytywnego w, w, w w tym dość smutnym kontekście tematyki, o której tutaj rozmawiamy, to myślę, że sam fakt zaistnienia na mapie Warszawy czy na mapie Polski prawda, takiej instytucji, jaką jest Muzeum Historii Żydów Polskich jest, jest bardzo istotne. Bo to jest, to jest muzeum, to jest centrum, które przypomina nam o tym, że jednak historia Polski jest historią społeczeństwa wielokulturowego. I, I zapewne to jest także jakiś ważny aspekt przyszłości naszego kraju, który powoli będzie stawał się znów e, e, krajem wielokulturowym. To jest proces nieprosty, ale, ale to jest proces, tym, który pod wieloma względami nie. pewnie jest, jest nieuchronny. Dobrze, dobrze o tym wiedzieć, myśleć już, już dzisiaj. Mhm. No właśnie, to jest być może jedno ze źródeł tego problemu, o którym rozmawiamy, ta w dużym stopniu, tak przynajmniej przez nas odbierana przez nas, mieszkających w Polsce, jakaś jednorodność i etniczna, i kulturowa. Polski, gdy się temu bliżej przyjrzeć, to ta jednorodność przestaje być taka monolityczna, bo okazuje się, że tu jest mnóstwo ludzi, bynajmniej nie wpisujących się w ten stereotyp prawdziwego Polaka. Ale czy to jest Jedyny powód, czy to jest jedyna przyczyna właśnie? To, że w zasadzie widzimy taki monochromatyczny obraz tego kraju. No, rzeczywiście, gdybyśmy porównali taką, taką sytuację relatywnej homogeniczności, z jaką mamy do czynienia dzisiaj z, z całym tysiącem lat historii Polski, to ten, ten, ten kontrast oczywiście, oczywiście jest, jest dość duży, chociaż jak słusznie. Pan zauważa, to nie jest tak, że Polska, nawet ta Polska po roku 1945, była całkowicie homogeniczna. Po prostu raczej przemilczany był ten, ten, ten dorobek, czy obecność mniejszości prawda, w, życiu, w życiu społecznym współczesnej, współczesnej Polski po, po II wojnie światowej. Ale Znowu powtórzę, gdybyśmy spojrzeli na historię Polski jako na, 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 na pewną całość trwającą przez, 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 przez lat tysiąc, to, to, to widzimy, że to jest historia wielokulturowa, a monokulturowość jest swoistą aberracją na tle, na tle całej, całej historii Polski. Więc wielokulturowość jest raczej stanem normalnym, a, a jednolitość kulturowa jest, jest, jest swego rodzaju stanem nienormalnym i to się też pewnie będzie, będzie powoli, powoli zmieniało, ale świadomość tego, że, że wielokulturowość jest stanem normalnym i naturalnym także dla naszego kraju jest niestety bardzo niska. O tym ta, ta ostatnia fala nienawiści przeciwko, przeciwko imigrantom świadczy niestety najlepiej. Uchodźcom. Płot nienawiści wciąż stoi? Tak, płot nienawiści wciąż stoi. Będzie stał do końca października. Staramy się skontaktować z mieszkańcami właśnie poprzez debatę i tych, którzy, którzy być może jeszcze nie są do końca przekonani do jego obecności na skwerze w ten sposób, właśnie tutaj otworzyć, powiedzmy, również na, na tego rodzaju działania, na tego rodzaju język też wypowiedzi. A 1 listopada gdzie będzie płot? 1 listopada y, płot zostanie rozebrany i w tym momencie y, Komisja Muzealna do Spraw Kolekcji podejmuje ostateczną decyzję, czy płot stanie się częścią kolekcji Muzeum Poli. Przypomnijmy, jutro o godzinie 20 w Muzeum POLIN debata na temat mowy nienawiści. Instalacja Huberta Czerepoka zatytułowana Płot Nienawiści jest, można powiedzieć, inspiracją w jakimś sensie do tej debaty, ale i o samej instalacji będzie mowa i o różnych interwencjach artystycznych w przestrzeń publiczną i o tym, czy one realnie mogą na to, co się w przestrzeni publicznej dzieje, wpływać w dyskusji Między innymi udział wezmą Ewa Chomicka, Rafał Drozdowski, Paweł Możdżyński, Majk Urbaniak będzie tę dyskusję prowadził. Zapraszamy, rzecz jasna. A państwa gośćmi byli Agnieszka Pindera z Muzeum Polin, kuratorka artystyczna Instalacji Płot Nienawiści. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Profesor Rafał Pankowski, socjolog, Stowarzyszenie Nigdy Więcej i Kolegium Civitas. Bardzo dziękuję. dziękuję.